Siemka Demka, witam Was na kolejnym odcinku, tym razem już z Europy wystartowaliśmy. Czas na raport pierwszego dnia, taki pokrótce, nie mam czasu, żeby pobierać film, żeby przeszukiwać tam fragmentu z wczorajszego live'a, także odsyłam Was, żebyście sobie obejrzeli, jeśli Was coś zainteresuje z całego tego kilkunastogodzinnego materiału. Ja Wam tylko pokażę jakieś takie fragmenty, jakieś przebitki po prostu na YouTubie. A jeśli chodzi o market, no może zacznijmy od złota i premki. Premka 7 milionów 300 tysięcy. Zobaczcie, po ile stoi gold. Tak, już wczoraj osiągnął cenę 2300. A zaczęło się od 45. Tak, tak szybko, w jeden dzień z 40 paru silvera do 2300 nawet podskoczył. Teraz mamy na 1900. Tak szybko został skupiony wczoraj gold w tak dużej ilości. Po prostu dobra inwestycja. Tak, im wcześniej kupiliście, tym więcej zarobiliście. No dobra, ale to by był gold. Więc premka tak naprawdę na początku kosztowała jakieś 400-600 tysięcy, teraz już kosztuje 7 milionów. Dość szybko, nie? Pierwszy dzień. Oczywiście wszyscy jeżdżą na mułkach, jak widzicie. Także koniki i krówki dopiero dzisiaj się pojawią. Wszyscy na to czekamy, oczywiście. Jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe aspekty typu czurkowa kurtka, no to już jest 14 tysięcy, chociaż możemy sobie zobaczyć po historii jej sprzedaży. Chodziła po 66 na przykład tysięcy, czy naturka czwórkowa na początku po prawie 200 tysięcy, teraz już jest po 58, czy na przykład kapuza chodziła po 75 tysięcy, teraz jest po 20 i tak dalej, i tak dalej. Mamy dużo takich, można powiedzieć, szybkich spadków ceny. Bardzo szybko ceny dążą do progu, który nas zadowoli, ale zobaczmy sobie na przykład cenę, nie wiem, kamienia. Możemy sobie zobaczyć resources, nie city resources, tylko resources. Ogólnie możemy wejść i jak szybko? Na początku były po 20. Drewno, zobaczcie, no drożeje, no wiadomo, bo jest większe zapotrzebowanie. Piątkowe chociażby. Piątkowe się mniej więcej trzyma, ale bez szału tak naprawdę. Jeśli zobaczymy sobie na przykład taki kamyczek, no to kamyczek za czwórkowy ludzie płacili ponad 200. Teraz stoi stabilnie za jakieś 80. Piątkowy po 600, 700. Szóstkowy po 2200. Także generalnie kamień jest w bardzo dobrej cenie. Jak ktoś poszedł sobie w kamień na początku, no to dużo zarabia na pewno. Szczególnie pewnie w Bridgeworld, gdzie tam są jeszcze wyższe ceny. No dobra, no to zobaczmy sobie coś tam dalej jeszcze. Or, czyli ruda, no też stabilnie, dość wysoka cena. Piątka, o, nawet 800 za sztukę osiąga, teraz już jest po 200. A jeszcze w sumie szóstkę możemy zobaczyć, bo tak wiecie, jak to działa, nie? Im później, tym zainteresowani na wyższe surowce. Tutaj nawet po 4200 się ruda wczoraj sprzedawała, także całkiem fajnie. Skóra, skóra stabilnie, czwórkowa po 300 za sztukę, piątkowa ponad 600 za sztukę i szóstkowa 2900 się nawet sprzedawała teraz. Także całkiem. I jeszcze mam witułkę tutaj, ponad 300 za czwórkową, 500 za piątkową i 1100-1200 za szóstkową. No, oczywiście, jak przerobicie sobie surowce, no to jeszcze lepiej wyglądają. Zobaczcie, jakie fajne ceny. No, czwórkowy już widzę spada. O, proszę bardzo, sztabeczki ponad 1000, drewnianka też ponad 1000, skórka. O, a skórka tutaj jakoś tak troszkę lipniej, około 700 i tkaniny 1400, nawet zakup już jest ustawiony na 1400. Także przerabianie bardzo dużo kasy daje, to jest pierwsza z takich rzeczy. Jeśli chodzi o surowce, no to wczoraj było takie ciśnienie na kamieniarzy, jak się okazało, mamy ich znacząco za mało i świat się po prostu powoli rozwinął, bo brakowało kamieniarzy. Tak, kupiliśmy parę plotów w miastach, chyba 3 czy 4. Tutaj troszkę martloku, jakiś tam w Bridgeworld, na kamień przerabianie. I generalnie zobaczcie, jak miasta wyglądają. Szóstki pierwsze się tutaj pojawiły i ktoś tutaj dobrnął do siódemki, ale już pierwszego dnia. Siódemkowe itemki mogą ludzie craftić. Także
jest tutaj dość wysoko. Wczoraj jak kończyłem gdzieś tam o 4 w nocy, no to dopiero szóstki się pojawiały. Oczywiście jeszcze tutaj ktoś mówił, że w Lemhurście się mocno rozwinęli. Czy to prawda? No też niby siódemkowe są jakieś przerabienia, ale coś za bardzo produkcji nie widzę siódemkowej. Tylko takie surowcowe. No nic. W każdym razie ploty dosłownie wszystkie są wykupione już pierwszego dnia, także jak ktoś się na to napalał, no to już zapomnijcie. Pierwszego dnia poszło kompletnie wszystko. Co jest takiego ciekawego jeszcze w tym świecie? No, ogólnie ścieżki awalońskie, na pewno. W ścieżkach awalońskich było strasznie dużo elitek i no, czasami spotykało się graczy. Takich właśnie w jakichś trójkowych itemkach i tak dalej. No, generalnie były takie całe spoty, o tak jak tutaj jestem teraz na spocie Rudy. Dosłownie nie dało się ruszyć bez zagrowania elitki, czy aspekta, czy czegoś innego. Wszystko oczywiście jakieś piątkowe, szóstkowe, nawet na jakieś ósemkowe trafialiśmy. Zobaczcie, jak tego tutaj dużo jest na jednym ekranie. I takie spoty zawierały, no, po 20 elitek. Po 20 elitek, rozumiecie to? Jak fajnie się zbierało, jak można było fajnie sobie przyspeckować wczoraj. No oczywiście, jednym mankamentem było to, że niestety mieliśmy małe plecaczki, bo jakieś czwórkowe w Excelencie, dodatkowo budki czwórkowe, więc też nie za bardzo nam wspomagały ten udźwig. Dodatkowo mieliśmy osiołka, a na osiołku za dużo nie zmieścicie, więc dzisiaj jak będą te krówki, no to spodziewam się, że znacznie więcej będzie. Walki ogólnie wyglądały właśnie w ten sposób. I te pojedynki, gdzieś tutaj właśnie coś pająka próbowaliśmy robić, jakieś trójkowe chłopki do nas podjeżdżają, atakują nas na osiołkach, my, armia, w trójkowych setach, kręcąca się bez celu. Tak wyglądały właśnie wczorajsze już zabawy. Kiedy próbujesz podjąć pająka, który ma 50 tysięcy HP w trójkowym secie samym mając 1600, gdzie przeszkadzają ci jakieś inne osiołki i tego typu sprawy, także generalnie no super zabawa. Szczególnie jak już faktycznie kogoś zabijaliśmy, czasami się właśnie zdarzyło jakaś walka, że kilku podejmowaliśmy, ale czasami jeden typek i ten jeden biedny gościu zajeżdżany 10 naturkami. To były zabawy. Także jak sami widzicie, jest trochę beka z tego, co tutaj się dzieje. Generalnie ja poszedłem sobie w zbieracza drewna. W sumie to się wczoraj za dużo nie dorobiłem, bo trochę graliśmy pod gildię, żeby właśnie zarobić kasę na te ploty. Też żeśmy tam przelewali pieniążki na gildię, żeby jak najszybciej pobudować te craftingi i wyspy porobić. Jakieś posadziłem sobie marchewki, wyspa na drugi poziom, 3 ploty. No coś właśnie tego zbieracza drewna robię, już zaraz powinien być tutaj szóstkowy, także coś tam będziemy może kasy więcej robić, szczególnie jeśli wołek wskoczy. No i w sumie nie ma co więcej mówić, bo tak naprawdę zobaczycie jak będzie. Możemy jeszcze tylko zrzucić okiem, czy na Black Marketie coś ciekawego się wydarzyło. A no dobra, w Carleonie jeszcze jakbyście chcieli, to są ploty te takie prostsze. Dobra, no to zobaczmy, co tam Black Market chce od nas. A, resursy oczywiście nie. Jak się okazuje, już chce 8 trójki, także troszkę nas oszukali, bo miało tego nie być. Chociaż nie są w jakichś horrendalnie wysokich cenach, rzędu 100 milionów, ale są. Miało tego nie być, nabycie przez chyba tydzień nie było w ogóle ósemkowych przedmiotów. A tutaj już pierwszego dnia się pojawiają, więc trochę oszukane, że tak powiem. I to całkiem w sporych cenach, w sensie jak ktoś dojdzie do tego craftingu, pozbiera sobie surowce, bo przecież są free, nikt ich nie zbiera. Albo sobie transmutację walnie. No to sorry, ale może sobie taką sakiewkę tutaj przywieźć i za 16 baniek sprzedać. Czy 8.3, czy 8.2. Jest to oczywiście tego troszkę mniej, nie potrzebuje to w takich liczbach, ale kasa jest. Więc można coś tutaj uchwycić. Także tutaj troszkę chyba oszukane jest, bo nie powinno mi się wydaje tak być. No ale no co, są ósemkowe przedmioty, jak sami widzicie, i to całkiem sporo. Że można z Black Marketu coś wyhaczyć, a nie miało tak być. Nie miało być ósemkowych przedmiotów, ale też z drugiej strony jest mocno ograniczony, bo jest ich bardzo mało. Więc gdzieś tam prawda leży po środku. Jak wy uważacie, napiszcie w komentarzach. Zapraszam was oczywiście na kolejny live.
na Twitchu. Dzisiaj oczywiście wystartujemy. Jeszcze nie wiem o której, ale postaram się jak najszybciej. Muszę film żony zrenderować na jej kanał, także chwilkę mi zajmie. No nic, trzymajcie się. Do następnego. Powodzonka oczywiście.